nie zaczynamy. Proszę bardzo, jeżeli ja mogę na samym początku zadać wam pytanie i przy okazji to jest czymś oczywistym, że polski nie jest moim ojczyznym językiem, więc proszę trochę cierpliwości od was, będzie trochę trudne od czasu do czasu i w ogóle kiedykolwiek, jeżeli będzie coś niedorozumienie dla was, od razu proszę powiedz mi stop, time out, nie rozumiem. I potem, mam nadzieję, bylibyśmy w stanie wytłumaczyć. Więc kiedykolwiek, czy byłyby sprawy historyczne, teologiczne, filozoficzne, ale przede wszystkim lingwistyczne, którego nie rozumiesz, od razu musisz mi przerwać i powiedzieć stop, proszę wyjaśnić. Wszystko jasne? Dobrze. I proszę na samym początku powiedzieć mi, dlaczego jesteśmy tu. Skoro, że historia w ogóle i szczególnie historia Kościoła jest bardzo nudnym tematem. Dlaczego chcielibyśmy stracić całą sobotę, aby być tu i słyszeć coś na temat historii Kościoła? Bo jest świetny wykładowca. O, z tym zgadzam się, co po doskonałości. Ale poza tym, dlaczego jesteśmy tu? Bo jeżeli nie mamy żadnego konkretnego celu, to byłoby strat czasu. Zgoda? Oczywiście zgoda. Więc dlaczego? Ja, no, może być Janusz, albo musi być pan Janusz. Nie wujek, albo pan, albo tylko Janusz. Mnie interesuje sprawa, którą jeszcze nie mam rozstrzygniętą. Mhm. Jak to się dzieje, że uczniowie Jezusa są podzieleni w tych różnych denominacjach, oddziaływuje jeden duch, więc powinni być jedną społeczność. No, tak, oczywiście. Więc jak to się porobiło w tej historii, że zamiast ten nurt, powiem tak, jednozbawczego kościoła, zboru, że on się tak pomieszał, poplątało się to w całej historii. Bo oczywiście w Nowym Testamencie oni zawsze zgadzali się między sobą. Tak. Nigdy nie było żadnego sporu. Nie. Aha, więc nawet na samym początku to był taki problem. Okej. No ale no, interesuje mnie to, żeby sobie to jakoś próbować poukładać. Rozumiem. I to jest dobre. Akurat ja miałem, może teraz nie taki bardzo, ale przez 20 lat miałem taki dylemat. Skoro, że mamy tylko jedną Biblię, skoro, że chcielibyśmy szczerze rozumieć to, co jest tam napisane w Biblii, dlaczego, skoro tak jest, dalej nie zgadzamy się? I to było ogromny dylemat dla mnie przez 20 lat. Teraz wydaje mi się, zacząłem rozumieć, dlaczego tak jest, ale to jest bardzo dobry punkt. Więc aby rozumieć, dlaczego chrześcijaństwo dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, pełen podziałów, skoro, że to jest tylko jeden Zbawiciel i jedną Biblię i tak dalej, i tak dalej. Podoba mi się, to jest bardzo mądre podejście. A drugi powód, dlaczego jesteśmy tu? Bo nie mieliśmy nic do zrobienia z soboty, tak? Dlaczego akurat historia Kościoła? Czy jest w ogóle pomocne, korzystne? Dlaczego nie Boże Słowo? Jakby studiować list do Rzymian albo coś z Starego Testamentu. Dlaczego akurat historia Kościoła? Bo ja chciałbym przede wszystkim, zależy od naszych potrzeb, ale ja chciałbym przede wszystkim skupić nie na historii Kościoła, ale na historię teologii, oznacza rozwinięcie teologii przez całą historię. Dlaczego na przykład, i muszę przyznać, w przeciwieństwie do tego, to co Krzysiek wcześniej powiedział, nigdy nie byłem świadkiem, nie jestem świadkiem i prawdopodobnie nigdy nie będę świadkiem. I oczywiście od całego początku swojego życia jako wierzący uznałem bóstwo zarówno Pan Jezusa, jak i Duch Święty. Więc dlaczego? Nie tylko biblijnie mówiąc, ale historycznie mówiąc, co mówi historia Kościoła na ten temat. I przede wszystkim oczywiście chciałbym wam powiedzieć, że nie jestem tu jako teologiem. Akurat moje poznanie teologii to nie jest takie wysokie, ale jestem tu przede wszystkim jako historykiem, więc chciałbym wytłumaczyć przede wszystkim, rozwiązać historię, teologię z historii, nie z Biblii. Bo oczywiście według świadków, to jest zupełnie inne, ogromne różnice, że na samym początku według świadków wydaje mi się, że Pan Jezus nigdy nie był uznany jako Bóg, jako wszechmocnego Boga, więc chciałbym przede wszystkim nie skupić na Biblii, nie skupić na teologii, ale skupić na rozwinięciu niektórych doktryn z historii. Wydaje mi się, byłoby najlepsze podejście, bo my musimy wykonywać cud.
Mianowicie, mamy tylko 12 wykładów razem i przez 12 wykładów musimy przyjść od pierwszego wieku do końca XX wieku. To jest czymś niemożliwym, ale cuda są jeden z moich specjalności. Więc staramy się to zrobić. Oczywiście nie możemy robić dużo, ale z tego powodu chciałbym tylko skupić na najważniejsze doktryny, na najważniejszych ludzi i na najważniejszych wydarzeń historii Kościoła. Poza tym, jeżeli jesteście zainteresowani notatkami, my możemy wysłać coś e-mailem, bo Krzysiek ciągle ma niby kontakt ze mną. Ja mogę wysłać Krzyszkowi wszystko i potem on może wysłać. Mogę to mailem wysłać i też rzucę notatki do ściągnięcia, link do ściągnięcia po prostu na stronie. Bardzo, bardzo dobrze. Proszę. Okej. Pierwsze pytanie. Dlaczego historia Kościoła? Dlaczego jest czymś wartym studiować? Okej, spróbujmy się coś. Czy jest coś, co liczę? Dlaczego studiować? Studiować historię Kościoła. Czy jest czymś wartym? Tak albo nie? Tak? Nie? Jeżeli nie, dlaczego jesteśmy tu? Jeżeli tak, proszę mi powiedzieć, dlaczego mamy studiować historię Kościoła? Ja powiem tak ogólnie. Każdy naród ma swoją historię i brak świadomości swojej historii, swoich korzeni jest ogromną luką. Nie? Świadkowie chcą coś takiego zrobić, że pierwszy wiek, później długo, długo nic, później nagle XIX wiek coś się pojawiło. I ja powiedzmy ze swojego punktu widzenia, ze swojej tam historii wiem, że mi brakowało zawsze historii pomiędzy pierwszym wiekiem a XIX wiekiem. Muszę powiedzieć, jako młody wierzący, to był jeden powód, dlaczego zaakceptowanie doktryny świadków to było niepojęcie dla mnie. Bo to była taka luka 1800 lat. Ale muszę też powiedzieć, bo to jest ważny punkt. Ja nawróciłem się w Grunie, gdzie doktrynę, i prawdopodobnie każdy zna tej doktryny, gdzie jest doktryna pochwycenie Pana Jezusa i potem jakieś 7 lat przerwa i potem drugi przejście Pana Jezusa. Ja nawróciłem się i jestem dalej w takim gronie, gdzie 99% z tych ludzi uznają tej doktrynę. Ale znowu z powodu historii Kościoła ja miałem taki problem. Bo gdyby było taką doktrynę w Nowym Testamencie, dobrze, ale potem to jest luka 1800 lat. I od samego początku twojego życia jako wierzący miałem dylemat z tym. Biblijnie, w cudzysłowie, ja byłem w stanie udowodnić tej doktryny, ale ciągle miałem taki problem historyczny. Skoro to jest z Biblii, skoro to jest od Pana Boga, dlaczego unikła przez 1800 lat? Więc zmieniłem swoje punkt widzenia troszeczkę teologicznie. Więc to był ważne dla mnie. Aby rozumieć, dlaczego jesteśmy tu dzisiaj, dlaczego mamy uznać takie doktryny dzisiaj, jaki jest w ogóle historia naszego Kościoła. To jest ważne. Drugi powód, dlaczego mamy studiować historię Kościoła. I przy okazji, ja wiem, że historia przeważnie dla większości ludzi to jest niesamowite nudne. Z powodu tego, z powodu swojego doświadczenia przede wszystkim w szkole, czy ja mogę tylko powiedzieć na samym początku, że większość ludzi nigdy nie uczą się albo studiować historię w szkole. To nie jest historia, to jest pseudohistoria. Okay? Historia to nie jest tylko zbiór data albo nazwa, tak dalej, tak dalej. To jest nonsens, to nie jest historia. To jest pseudohistoria. Prawdziwa historia to jest sztuka. Prawdziwa historia to jest tak jak muzyka albo poezja. Ty jesteś stworzycielem. Ty możesz tworzyć historię. Masz dużo, dużo materiałów i zależy do ciebie teraz, co będziesz robić z tym. Akurat w XX wieku w Brytanii został napisany bardzo sławny książka na temat II wojny. I napisany przez bardzo sławnego profesora. I drugi profesor został taki zaproszony, aby napisać jakąś recenzję na temat tej książki. I on napisał, że będąc selektywny, używając tylko kilka faktów odtąd i odtąd,
człowiek może udowodnić historycznie cokolwiek. I to jest tak samo odnośnie historii Kościoła. Ja mogę przez swoje przepuszczenie, swoje założenie, tylko wybrać kilka faktów odtąd i odtąd. Ja mogę budować cokolwiek. I akurat powiem wam sekret od samego początku. Jest tylko na świecie, nie tylko w Polsce, na świecie, tylko jeden obiektywnym historykiem. Mianowicie ja. Rozumiecie? Dla ciebie jesteś jedynym obiektywnym historykiem na świecie. Proszę, na samym początku, my musimy wyrzucić, odrzucić tej koncepcji, że historia jest obiektywna. Oczywiście, według niektórych to jest oczywiście, to jest obiektywne, bo to jest budowane na faktów. To jest nonsens. To jest budowane na niektórych faktów wybrane przez ciebie i interpretowane przez ciebie. Więc na samym początku musicie rozumieć, jedynym obiektywnym historykiem na świecie to jest ja. Ok? Według siebie. I dla ciebie oczywiście to jest te według siebie. To jest całkowicie subiektywne. Może potem dla niektórych to jest bardzo, po co mamy studiować historię Kościoła, skoro że nigdy nie możemy dojść do rzeczywistości. Tego nie jest. Możemy do pewnego stopnia rozumieć większość wydarzeń w historii, ale cały czas zwracając uwagę na tym, że cała historia jest interpretowana przez swoje założenie. Więc na przykład, i teologię też, jakoś i gdybym był świadkiem, i gdybym uznał tego, że Pan Jezus nie jest Bogiem. Oczywiście, gdziekolwiek w Biblii jest taka sugestia, gdzie On jest Bogiem, ja interpretowałbym ten wiersz według swojego założenia. I podobnie, jako człowiek, który uznaje bóstwa Pana Jezusa, kiedykolwiek spotkałem taki wiersz, który sugerował, że Pan Jezus jest mniejszy niż Ojca, na przykład Ewangelia Jana, Ojciec jest wielki ode mnie. Oczywiście od razu interpretowałbym ten wiersz przez swoje założenie. To jest czymś oczywistym. Mimo tego większość z nas nie jesteśmy świadomi tego. Historia Kościoła to jest tak samo. Do końca. Bardzo, bardzo subiektywne. I akurat to jest zarówno zaleta, jak i słabość studiowania historii Kościoła. Bo ciągle musimy zwrócić uwagę na tym, że cokolwiek będziemy czytać, będziemy interpretować przez swoje założenie, ale ciągle musimy walczyć z tym. Musimy spróbować być obiektywny w tym przypadku. Ok. Jest kilka słabości, jest kilka negatywnych punktów związanych z tym i musimy dążyć do tego, aby pokonać nad tymi, ale jest warto mimo tego studiować, aby rozumieć, dlaczego dzisiaj wierzymy to, co wierzymy, uznamy to, co uznamy. Po drugie, bardzo, bardzo ważne studiować historię Kościoła, aby, i dla mnie to jest może najważniejsze dla nas dzisiaj, aby rozumieć rozwinięcie doktryny, aby rozumieć wzrostu teologii. Na przykład, credo nic... Jak jest polsko? Kiedy został napisany? 325. 325, więc około 300 po śmierci Pana Jezusa. Dlaczego nie został napisany 300 lat wcześniej? Dlaczego nie pierwszym połowem pierwszego wieku? Dlaczego dopiero pierwszym połowem czwartego wieku? Oznacza, że w pierwszym wieku ludzie jeszcze nie uznali bóstwa Pana Jezusa? Dlaczego nie? To była jakaś reakcja na błędy. Więc dobrze rozumiem. Dopiero czwartego wieku historii Kościoła to było kilka błędów doktrynalnych, tak? W trzecim nie było żadnego. Nie. Aha. Były tak wielkie, tak nasiliły się, tak? Aha, okej. Okay. Więc dlaczego dopiero czwartego wieku? Nie wiem. Nie wiesz, skoro że to była herezja od prawie samego początku. Tak jest? Wiecie co, bo dzisiaj będziemy ją robić tylko do koniec. Nie będziemy w IV wieku dzisiaj. Dzisiaj tylko do końca III wieku. I pierwsze trzy wieki historii Kościoła to jest, jak możemy powiedzieć, teologicznie mówiąc, to jest najbardziej chaotyczne,
anarchistyczny okres całej historii Kościoła. Od IV wieku oczywiście już to jest niby jakieś powszechne uznana teologia. Nie przez każdego, ale przez większość wierzących. Ale do końca III wieku do pewnego stopnia miałeś dużo wolności odnośnie swojej doktryny związane z Kościołem, związane z Panem Jezusem, związane z Duchem Świętym. Bardzo, bardzo taki elastyczny i chaotyczny okres w historii Kościoła. Wiecie co? Musimy rozumieć, i też oczywiście jest dużo powodów historycznych związanych z tym. Dopiero IV wiek to była wolność, aby spotkać jako sobór, tak dalej. Wcześniej to nie było bardzo, bardzo możliwe. Studiując historię Kościoła, musimy jednocześnie, aby dobrze rozumieć, musimy jednocześnie studiować historię świecką. Bo bez tego nie możemy robić, nie możemy rozumieć dużo wydarzeń w historii Kościoła. Nie możemy studiować historii Kościoła jako całkowicie oddzielony temat od historii świeckiej. To jest czymś niemożliwym. Być może od XIX wieku to jest dosyć możliwe, ale do XVIII wieku oni są całkowicie złożone. Nigdy nie będziemy rozumieć historii Kościoła bez do pewnego stopnia poznania historii świeckiej. Bardzo, bardzo ważny powód, aby studiować historię Kościoła, jest rozumieć historię teologii. Dlaczego dzisiaj mamy takie uznanie, dlaczego dzisiaj mamy takie wyznanie, przepraszam, taką doktrynę, aby rozumieć, to nie jest tylko kwestia Bożego Słowa, to jest też kwestia historii Kościoła. Okej, dalej. Dlaczego jeszcze mamy studiować historię Kościoła? Taki praktyczny powód. Czy byłby dobrze? Na przykład mój przyjaciel, dosyć dobrze przyjaciel akurat, von Bismarck, może znacie go, od XIX wieku, on powiedział, że głupi człowiek uczy się przez swoich błędów, ale mądry człowiek przez czego? Przez błędów innych. Ale w XX wieku jeden sławny historyk powiedział, z historii człowiek przeważnie uczy się tylko jedne lekcje. Mianowicie, że człowiek nigdy nie uczy się nic. Zawsze powtórzę tak samo błędy. Ale jako wierzący mam nadzieję, że nasze nastawienie wygląda trochę inaczej. I historia Kościoła dla mnie jest bardzo, bardzo ważna, bo ja mogę, teoretycznie mówiąc, nie zawsze tak jest, ja mogę się uczyć przez błędy innych, oczywiście. Mogę się uczyć przez błędy innych. I na przykład, ja pamiętam jako młode wierzące, czytając o Kalwinie, Lutra, o ojców Kościoła, że przeważnie oni byli bardzo łagodnymi gościami, ale jak tylko zaczęli dyskutować albo się kłócić, od razu pokazywali, że dalej w siebie stara Adam jest bardzo, bardzo mocny. I jeżeli chciałbyś się uczyć jak najgorsze od jakiego postaci z historii Kościoła, musisz tylko studiować tę osobę, kiedy on dyskutuje z kimś innym albo kłóci się. I potem bardzo, bardzo smutne. Z tego powodu jestem bardzo niekłótliwy. Z tego powodu ja rzadko kłócę się z ludźmi, bo potem ja wiem, że może mi pokazać jak najwięcej tego starego Adama w siebie. My teoretycznie z historii Kościoła możemy się uczyć od błędów innych. Bardzo, bardzo ważne. Jeszcze powód, dlaczego historia Kościoła to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie, szczególnie odnośnie na przykład prześladowania. My przez historię Kościoła możemy zobaczyć, że nasz Bóg ma wszystko pod kontrolą. Nawet czasami, kiedy wygląda tak, jak Kościół nie ma szans, nie ma przyszłości, że wszystko leży w gruzach, ciągle możemy zobaczyć, że nasz Bóg ma wszystko pod kontrolą. Skoro się przetrwał już 2000 lat, osobiście mówiąc,
jestem całkowicie przekonany o tym, że Kościół może przetrwać jeszcze kilka tysiące lat. Więc historia Kościoła dla mnie jest bardzo, bardzo zachęcająca. Możemy się uczyć bez żadnej wątpliwości, że mój Bóg ma wszystko pod kontrolą. I nawet czasami, kiedy mówię sobie, ale kondycja Kościół w Polsce dzisiaj to jest tragiczne, to jest niesamowite, co możemy robić o tym, Bóg od razu mówi do mnie, proszę, syneczku, co myślisz, że ja zrobiłem przez 2000 lat bez ciebie? Czy myślisz, że nie było Kościół bez ciebie przez ostatnie 2000 lat? I potem z trochę perspektywy, czytając na temat historii Kościoła, czasami to było źle, czasami dobre, ale zawsze było Kościół i zawsze nasz Bóg miał wszystko pod kontrolą. To jest bardzo, bardzo zachęcające dla mnie. Kilka bardzo ważnych zasad odnośnie historii Kościoła. Najpierw sprawa subiektywności. Mimo tego, że ja powiedziałem wam, że jestem jedynym obiektywnym historykiem na świecie, muszę przyznać, ale proszę, nie mówcie nikomu, tylko między nami. Nawet ja do pewnego stopnia jestem trochę subiektywny. Nawet ja. Czymś prawie niemożliwym, ale nawet ja. I muszę powiedzieć wam, cokolwiek będziemy studiować w historii, cokolwiek będziemy czytać przez swoje założenie. Janusz, faktem jest, że on był u świadku przez 50 lat. To jest czymś nie, jak jest w polsku, nieunikalne? Nieuniknione. Właśnie. On zawsze do końca życia będzie interpretować do pewnego stopnia historię Kościoła przez pryzma świadków. I o, skoro... Proszę, Janusz. I to może jeszcze jest jedna ważna sprawa, bo skoro mówimy o Kościele, jakbyś był uprzejmy doprecyzować, co ty rozumiesz przez Kościół. Właśnie. Czy przez... Kościół to jest jakaś jedna denominacja, czy Kościół to są uczniowie rozsiani po tych różnych denominacjach. Byś to tak doprecyzował, żebyśmy mieli jasne... Wiesz co, podoba mi się. Bo wiecie co, ja mam jeszcze punkt tu akurat związany z tym, czy my mamy jakieś... No, bez problemu, nie mam coś tu. To jest bardzo, bardzo dobry punkt. I używając akurat taki przykład historyczny. Tymoteusz. Z pierwszego wieku. Tymoteusz. Okej, wyobraźcie sobie, że jestem rzymskim katolikiem, okej? Okay? Rzymskim katolikiem, czytając pierwszy list Pawła do Tymoteusza, tak? Kim jest Tymoteusz? On ma autorytet ustalić biskupów, więc on jest trochę wyżej od biskupa, więc kim on jest według Kościoła katolickiego? Może jakimś arcybiskupem? No właśnie, jeżeli on ma autorytet ustalić biskupów, on jest, wydaje mi się, a arcybiskup. Czymś oczywiście. Okej, okay. I teraz wyobraźcie sobie, że jestem członkiem kościoła anglikańskiego. Tymoteusz, jeżeli Paweł jest apostołem, no też może on jest arcybiskup też. I teraz jestem świadkiem Jehowy, świadkiem J. Okej, okay, czytając teraz przez pryzma pierwszy list do Tymoteusza jako świadkiem, nagle czytę, że tu jest człowiek, który może jechać od miasta do miasta i ustalić biskupa. Kim on jest w ogóle? No na pewno jest starszy. Narodzącą podróżującym. Starszy. On jest starszy, tak? Bo żeby być narodzącą podróżującym, musi być starszy. Ale tylko starszy, bo on może ustalić starszy też. No, starszy. Z funkcją... Nie jest taki arcystasie, tak? Nie, ale tutaj byłby podróżujący w tym momencie, tak według dzisiejszej... Stasie podróżujący, tak? Ma pewne prerogatywy, żeby mianować starszych. Aha, okej. Teraz wyobraźcie sobie, że jestem baptystą i czytając pierwszy list do Tymoteusza, kim jest Tymoteusz? On jest nie tylko pastorem, bo on może potem ustalić pastorów. On jest, nie wiem, może jakiś dyrektor szkoły biblijnej? Presbiterian. Presbiter okręgowy. Presbiter okręgowy. I jeżeli on jest uwolny chrześcijan,
O kurczę. Tymoduś, on jest wyjątkiem, nie ma takiego dzisiaj po prostu. Zapominajcie o tym, ten fragment to miał miejsce w pierwszym wieku, ale w ogóle teraz nie ma miejsca, bo nie ma apostołów. Więc jak może dzisiaj człowiek dać komuś, a Paweł dać Tymoteuszowi autorytet, aby ustalić starszych, skoro się nie ma apostołów dzisiaj, więc logicznie mówiąc, według myślenia wolnych, nie może być takiego wydarzenia dzisiaj, bo nie ma apostołów. Wszystko odnośnie Boże Słowa i historia Kościoła interpretowana przez twojego pryzmatu, czym jest w ogóle Kościół. I teraz na temat biskupa. Więc my wiemy według tych ludzi, kim jest Tymoteusza. I teraz on ma ustalić biskup i słowa, biskup, zobaczcie, ciekawa, nie tylko w teologii, ale też w historii Kościoła. Biskup, właśnie. Okay. I dla katolików rzymskich biskup jest człowiek, który ma autorytet pod nie wiem, 20-30 kościołami w jednym miejscu. Dla świadków w ogóle jest sam biskup u świadków? Nie ma. Okay. Starszy to jest tak. Ale myślę, że do nadzorców podróżujących też się to tak w jakimś sensie by odnosiło. Bo jest, u świadków jest równość. Biskup równa się, na inaczej, episkopos równa się presbiteros. O, to jest tak samo u wolnych. Tak samo, my jesteśmy bardzo podobni. I akurat po angielsku nawet bardziej, bo kościół, lokalny kościół są funkcje dodatkowe dane, ale z racji tego, kim on jest, on jest jednym ze starszych. Starszy, który ma funkcje, powiedzmy, tam jakieś jeszcze większe. Pierwszy z Piotra, 5 rozdział. Proszę zatem presbiterów, którzy znajdują się wśród was, Jak także prezbiter i świadek. To jest ciekawe słowo, jedyna wzmianka w Nowym Testamencie, tego słowa. Współstarsi po prostu oznacza. I dlatego u świadków Jehowy są współstarsi. Aha! Współstarsi, tylko mają organizacyjnie pewne przywileje, którym się nadaje. Mhm, rozumiem. I w tej strukturze starszy, nadzorca obwodu przyjeżdżając, ma uprawnienie, żeby zastanowić się, kogo jeszcze dokoptować do tego grona w zborze. Rozumiem. I to takie zlecenie pewnych przywilejów, zadań, możliwości, to jest od tej nadrzędnej jednostki. Jak jest biuro oddziału otrzymuje takie możliwości z ciała kierowniczego. Więc teoretycznie nie są równe. Tak, teoretycznie tak. Teoretycznie organizacyjnie mają przywileje, których ci nie mają. Oczywiście, rozumiem. I też teoretycznie u wolnych, oni są równe, ale praktycznie przeważnie. No, na przykład, prosty przykład, ja byłem raz w zborze i tylko pytałem, kto jest starszy w tym zborze. I jeden brat powiedział mi, ta osoba tam i to jest mąż tej osoby. Nieoficjalnie, to był jednego braci. Więc praktycznie mówiąc i teoretycznie, oczywiście to jest ogromne czasami różnice między tymi. I u baptystów są starsze i pastorze. U wolnych starsze i biskup jedna osoba. Ale nie tylko to, bo nawet historycznie, to jest bardzo, bardzo złożony temat, na przykład, prosty przykład, w pierwszym wieku, nie wiem, nie czytając list o Filipian, że to było więcej niż jeden biskup w jednym zborze. Paweł napisał do biskupów w jednym zborze. My wiemy, że w Efezie, Dzieje Apostolskie 20 rozdział, Paweł rozmawiał z biskupami, którzy też jednocześnie byli starszymi z zboru w Efezie. Więc my wiemy, że przynajmniej pierwsze i początek drugiego połowy pierwszego wieku to było więcej niż jeden biskup w jednym zborze. Ale potem, od drugiego wieku, ta słowa, bo to jest problem odnośnie nawet słów w historii Kościoła, słowo może mieć zupełnie inne znaczenie od wieku do wieku. I biskup jest klasycznym przykładem. I potem w drugim wieku na przykład zależy od autora, według Ignacja napisał między 8 i do 15
tytułu listu. Trudno powiedzieć, ile są autentyczne. I teraz nawet ci, którzy są autentyczne, trudno powiedzieć, że całe z tych listów są autentyczne. Bo początek drugiego wieku, albo to było, momencik, 107, ale 116, do końca historycy nie wiedzą. On napisał, i to jest czymś niemożliwym dla mnie, i z tego powodu nie jestem przekonany o tym, że ci listy są autentyczne. On napisał, że biskup, i teraz to jest jeden biskup, to nie jest kilka biskupów w jednym zborze, jeden biskup, on jest w miejscu Pana Boga. I to jest czymś niemożliwym dla mnie, że może być taki wzrost teologii przez 50 lat. Że 50 lat wcześniej w zborze Filipi na przykład jest kilka starszych, kilka biskupów i teraz jeden biskup i on jest w miejscu Pana Boga. Więc prawdopodobnie ten fragment nie jest autentyczny, bo kilka lat później jego przyjaciel Polikarp napisał jeden list. I znowu on wrócił do tej koncepcji w Nowym Testamencie, gdzie napisał do starszych, do biskupów w jednym zborze. Więc używając Polikarpa, my możemy zobaczyć, że nawet początek drugiego wieku dalej mamy kilka starszych w jednym zborze. Ale potem koniec drugiego wieku, już historycznie mówiąc, to jest jeden biskup w jednym zborze. I potem koniec trzeciego wieku, to jest jeden biskup teraz, który ma autorytet pod kilkoma kościołami. Więc nawet jedno słowo przez historię kościoła może mieć dużo znaczenia. Więc bądźcie bardzo, bardzo ostrożni. To nie jest wystarczające powiedzieć na przykład i też na temat chrztu, na temat zbawienia, na temat Pana Jezusa, to nie jest wystarczające, aby powiedzieć, przecież Tertullian w drugim wieku powiedział tak na temat zbawienia. Ale zanim możemy używać jego cytat jako uzasadnienia, my musimy rozumieć, czego miał na myśli, kiedy używał słowa zbawienie. Bo dla Tertulliana to nie jest jednorazowe wydarzenie, tak jak nowe nawrócenie. Dla niego zbawienie to jest punkt, kiedy nawróciłeś się do tego momentu, kiedy będziesz w niebie. Akurat jego definicja zbawienia jest bardziej biblijna przeważnie niż większość z nas. Bo dla niego zbawienie to jest proces, który trwa przez całe życie. To nie jest tylko jedno razowe wydarzenie. Podobne w Nowym Testamencie odnośnie Pawła. Więc całe sprawy subiektywności, całe sprawy kontekstu. Bardzo, bardzo ważne. Na przykład, prosty przykład. Ja pamiętam jako młody wierzący na temat bóstwa Pana Jezusa, czytając literaturę napisaną przez, jaki sposób, Trinitarian, tak, nie? I oni cytowali dużo autorów drugiego wieku. Justyn Męczennik, Ireneusz, Tertullian, aby pokazać, że oni uznali bóstwa Pana Jezusa. Ale też ja miałem dosyć dużo materiałów, nawet wtedy, od świadków, którzy też używali Tertulliana, Justyna, Justyna na pewno, aby pokazać, że oni nie uznali bóstwa Pana Jezusa. I wszystko zależy od kontekstu tego autora, do kogo napisał, dlaczego napisał. Bardzo, bardzo ważne, całe tej sprawy subiektywności. Bardzo, bardzo proste, wciągnąć cytat od ojców Kościoła, aby udowodnić cokolwiek. Możemy robić, często robimy z Boże Słowa. Proszę, musimy ciągle walczyć z tym problem subiektywizmu. Dziękuję bardzo. I też kontekst bardzo, bardzo ważny, historyczny kontekst. Musimy cały czas zdawać sobie sprawę, że jedno słowo, na przykład w pierwszym wieku, może mieć zupełnie inne znaczenie niż w drugim wieku. I cały czas używamy tylko jedno słowo. Drugi bardzo, bardzo ważny punkt odnośnie historii Kościoła jest ważność materiału źródłowego. Niestety, nie wiem jak wygląda u świadków, a ja wiem jak wygląda u ewangelikalnych chrześcijan, bo jestem wśród nich od dawna. Czasami jesteśmy dosyć nieuczciwi. Muszę tak powiedzieć. Może kiedyś ja byłem podobny. Aby budować jakiś argument, aby
udowodnić coś, my możemy zerwać cytat z kontekstu, na przykład Tertuliana, albo z kimś innym, i aby budować swój argument. Ale problem jest, jak tylko wrócić do tego źródłego materiału i czytasz dla samego siebie, mówisz sobie, przecież ten cytat jest zerwany z kontekstu. Ten cytat nie ma nic wspólnego z tym tematem. I ja pamiętam, jako młode wierzące, będąc trochę cyniczny, ja zawsze, zanim akceptowałem kiedykolwiek, powiedziałem sobie, dobrze, to jest cytat, teraz wracam do źródła, aby sprawdzić, czy naprawdę tak powiedział. I czasami, wiecie co, czasami to jest niewyobrażalne, ale to jest prawda, czasami nasi autorzy mówią, ten autor powiedział i nigdy nie tak powiedział. To było tylko ich wyobrażenie. Więc my, aby dobrze rozumieć historię Kościoła, to nie jest wystarczające tylko wierzyć to, co ja mówię wam na ten temat. Musimy ciągle wrócić do materiału źródłego, o ile jest możliwe. Wiecie co, z tego powodu zachęcam wam i nigdy nie jest za późno. Jesteście bardzo młodzi, aby się uczyć drugiego języka. Na przykład, prosty przykład. Teraz coraz więcej materiałów po polsku i to jest dobre na temat ojców Kościoła, ale po angielsku na przykład my mamy taki komplet 38 tomów ojcowie Kościoła. I to jest przepiękne, prawda? Jeszcze nie ma takiego po polsku, ale mam nadzieję, że za kilka lat tak będzie. Ale potem ty możesz wrócić do źródła i dla samego siebie możesz zobaczyć to, co ci ludzie powiedzieli na jakiś temat. Ważność materiału źródłowego. Nie tylko przeczytać o ludzi, ale przeczytać to, co akurat oni powiedzieli. Po trzecie, potrzeba studiowania w kontekście powszechnej historii. O co chodzi w ogóle? Wiecie co, bardzo, bardzo proste. Ja mam taki hobby, może to jest dziwny hobby dla was. Ja strasznie lubię czytać, w jaki sposób, credo, takie wyznanie, tak? I czy wiecie, że każde wyznanie, każde credo jest całkowicie związane z swoim historycznym kontekstem. Na przykład, prosty przykład, credo nicyjski, czytam tam, że Pan Jezus jest Bogiem. Więc moje pierwsze pytanie, dlaczego jest napisane, że Pan Jezus jest Bogiem? Ponieważ, jak wygląda po polsku, my wierzymy, że Pan Jezus jest, jak się nazywa tam na credo nicyjski? Po angielsku ja pamiętam, ale, że On jest wszechmocnym Bogiem. Dlaczego jest napisane? Na przykład w IV wieku. Bo niektórzy kwestionowali. Dokładnie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Na samym koniec tego wyznania to jest tylko 3 albo 4 słowa i jako dodatek, appendiks, o i też uznamy Ducha Świętego. Ale potem ani słowa na Ducha Świętego. Dlaczego tyle na temat Pana Jezusa i prawie ani słowa na Ducha Świętego? Bo nie było to dyskutowane w ogóle. Dokładnie. Dopiero 100 lat później. I wiecie co, to jest fascynujące. Od każdego wieku, odnośnie każdego wyznania, a ja mam takie hobby, czytając i potem mówię sobie, a skoro się tak mówią, musiał być jakiś problem. Skoro się tak jest napisane, musiał być taki problem. I tak dalej, i tak dalej. I każde wyznanie jest całkowicie związana z swoim historycznym kontekstem. Nigdy nie możemy rozumieć jakieś historyczne wydarzenie w Kościele bez swojego kontekstu. W Biblii jest tak samo. Nigdy nie możemy rozumieć dany tekst bez swojego kontekstu. Bardzo, bardzo ważne, aby rozumieć. Dalej, potrzeba zrozumienia, że słowo nawet w pismach i doktryna, w pismach jedna osoba może mieć kilka znaczeń. Pozwólcie mi wytłumaczyć. Bo czasami jesteś mi zbyt naiwny. Używamy przykład z Nowego Testamentu. Na przykład.
Diakon. Co to znaczy z Nowego Testamentu? Sługa. Sługa. Ma tylko jedno znaczenie w Nowym Testamencie, tak? Nie, to jest dosłowne tłumaczenie. Więc na przykład trzeci rozdział Pawła, trzeci rozdział pierwszy list Pawła do Tymoteusza, gdzie jest napisane, że ma ustalić diakonów. Czego ma na myśli? Urząd w kościele. A jeżeli każdy musi być sługa, więc każdy tam w zborze musi być diakonem, tak? Więc ci diakoni mają mieć określone kwalifikacje. A każdy diakon w Biblii? Ma tylko jedno? Więc w Biblii diakon ma znaczenie tylko jakieś stanowisko w zborze. Nie. Aha, ma drugie znaczenie, tak? Powszechne sługa po prostu. Myślę, że do jakichś tam służb w domu też się używało tego samego określenia. Więc tu jest jedno słowo, które ma kilka znaczeń w Nowym Testamencie. Nawet używamy przez jednego autora. Bo Paweł na przykład używał diakon czasami jako powszechne sługa i czasami jako stanowisko w zborze. Proste drugi przykład. Zbawienie. Zbawienie. I proszę mi powiedzieć, według pisma Pawła, zbawienie jest czymś w przeszłości, przyszłości albo teraźniejszości. No właśnie, ma kilka znaczeń, ma kilka aspektów. I zawsze możemy czytać w pismach Pawła, że nasze zbawienie będzie dopiero w przyszłości. I potem mówię sobie, o, więc może nie jestem wierzącym człowiekiem, skoro zbawienie będzie dopiero w przyszłości. Nie, spokojnie. Oznacza, że dla Pawła ma kilka znaczeń i musimy rozumieć, szczególnie znaczenie Pawła w tym kontekście. I to jest tak samo odnośnie na przykład ojców Kościoła, ale nawet trudniejsze z nimi, bo my wiemy, kiedy Paweł napisał, to było od Pana Boga, to było nieomylne, więc nie ma żadnego błędu, ale często nasi autorzy w historii Kościoła, oni nie byli, może nie często, może zawsze, nie byli nieomylni. I wiecie co, bardzo, bardzo ważne, aby rozumieć, że nie tylko często nie zgadali się, ale często jeden autor napisał przeciwko, jak jest w polsku, swojemu nauczeniu. Tak. I Tertullian jest klasycznym przykładem. Strasznie lubię go, ale nie wiem, czy byłoby przyjemne być w jednym zborze z nim. A akurat nic przeciwko Markowi, bo ja strasznie lubię Marka, ale akurat mam wrażenie, że Tertullian był bardzo podobny do Marka. Dzięki. Pełen gorliwości i żadnej cierpliwości. Czasami. On się zmienił, bo jest to duży problem. Nie kiedyś, to był tylko przecinek, Krzysiek. Kiedyś chciałbym powiedzieć. Aha. Teraz kropka. Ale Tertullian jest bardzo, bardzo ciekawy przykład w tym kontekście, na przykład na temat małżeństwa. Kiedy on był dosyć młody, mając około 40 lat, pierwszy okres jego życia, jako młode wierzące, on napisał, że małżeństwo jest czymś pięknym, akurat przepięknym. Że każdy powinien brać udział w tym. Kilka lat później napisał, że drugie małżeństwo jest cudzołóstwo. I teraz nie na temat rozwodu, a gdyby twoja żona albo mąż umarły i drugi raz ożenił się by, to byłoby cudzołóstwo. Dziękuję bardzo. Ale kilka lat później on powiedział akurat, że małżeństwo jest tylko dla słabych. Jeżeli jesteś duchowym człowiekiem i chciałbyś służyć Panu Bogu, lepiej nigdy nie się ożenić. I to jest tylko jeden autor przez 30 lat. I dwa razy zmienił swojego punktu widzenia. Więc może prawdopodobnie też by znalazł biblijne uzasadnienie. O, na pewno Janusz! To do każdego, bo on napisał na przykład jakiś traktat do tego, potem do tego i oczywiście wszystko jest na oparte Boże Słowa, bez problemu. Oczywiście wyrwane troszeczkę z kontekstu, ale wszystko na oparcie Boże Słowa. Wracając cały czas do tej sprawy subiektywizmu. Więc i też
My musimy być uczciwi i szczerze rozmawiając z ludźmi. Jeżeli chcielibyśmy uzasadnić to, co my wierzymy, używając ojców Kościoła na przykład, cały czas musimy zwrócić uwagę na tym, że oni ciągle zmienili punktu widzenia. No, na przykład Orygenes, klasyczny przykład. Dlaczego Orygenes według Kościoła katolickiego nie jest świętym? Skoro że on był najbardziej, jak jest w polsku, płodnym autorem prawdopodobnie kiedykolwiek w historii Kościoła. Niesamowity gość. Gdyby miał komputer i miał taki narzędzie, takie jak my mamy dzisiaj, ludzi, to co on napisał, by niewiarygodne. Prawdopodobnie przez całą historię Kościoła najbardziej płodnym autorem, ale nigdy nie jest uznany jako święty. Dlaczego? Źle zrozumiał treść Pisma Świętego o kastrata. O, okej, okay. To jest prawda akurat. Bardzo szybko sposób, bardzo skuteczny sposób, aby stracić kilka kilogramów. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na temat, proszę zapytać tego pana. No, racja. Ale to było jeszcze nawet ważniejsze powód odnośnie bóstwa Pana Jezusa. Akurat on powinien być bardzo popularny wśród świadków, wydaje mi się, Orygenesa. Bo on powiedział, że Pan Jezus jest Bogiem, ale jest drugi Bóg. Powiedział, że Pan Jezus jest Bogiem, ale nie tak jak Ojciec, że Jego substancja jest inna od Ojca, heteros, coś podobnego po grecku. Więc dla większości, zarówno katolików, jak i ewangelikalnych wierzących, on jest uznany jako heretyk, który nie uznał, nie do końca bóstwo, ale nie uznał tego, że Pan Jezus jest wszechmocnym Bogiem, tak jak Ojciec. I z tego powodu jest nieuznany jako święty. Ale napisał jako młody człowiek bardzo ciekawy traktat, w którym napisał o bóstwo Pana Jezusa. Ale to było jedyne miejsce w jego pismach, gdzie napisał na ten temat. Kiedy ja byłem bardzo młoda. I potem przez następne 50 lat napisał tyle i nigdy nie wrócił do tej doktryny. Więc prawdopodobnie uznał tej doktryny tylko jako młody człowiek i później w ogóle nie uznał tej doktryny. Ale ludzie ciągle używają cytatę od Orygenesa, aby pokazać, nie uznał bóstwa Pana Jezusa. To jest nieuczciwe, przepraszam. Całkowicie nieuczciwy, bo później to, co napisał, to było całkowicie przeciwko temu. Więc, bardzo, bardzo ważne, rozmawiając z ludźmi, jeżeli chcielibyśmy przekonywać im, przede wszystkim musimy być uczciwi i szczerzy. Na przykład, ja mogę znaleźć tyle cytatów od Tertuliana i od Justyna Męczennika odnośnie bóstwa Pana Jezusa. I potem powiedzieć, patrzcie, oni byli do końca tak jak my. Ale to byłoby nieuczciwe. Bo ja wiem też, że Justyn czasami napisał kilka rzeczy i dla mnie jako trynitarianina bardzo, bardzo niewygodne. Lepiej nie używać Justyna w ogóle, bo czasami no nieręcznie to, co on powiedział. Przede wszystkim musimy być uczciwe. Przede wszystkim musimy używać ci ojców, ci źródła uczciwie i szczerze. Nie możemy zerwać z kontekstu. To byłoby nieuczciwe i to byłoby nie fair. Przepraszam bardzo, czy to jest sens ich cytować, skoro w pewnym okresie mówią coś, co jest przeciwko. To jest bardzo dobry punkt. W moim przypadku to wtedy nie ma o czym dyskutować, bo w zależności, który okres biorę pod uwagę, co on pisze, no to świadomy jestem, że ja cytuję ten fragment, a świadomy, że piszę coś innego, więc jestem uczciwy. Więc ja tego argumentu nie używam, bo jestem nieuczciwy w tym momencie. I to jest mądre podejście. Lepiej używać Boże Słowa, ale na przykład w moim przypadku, ja od takiego wieku kocham historię i historyczny argument ma jakiś sens dla mnie, ma jakiś wpływ. Chyba, że jestem uczciwy, powiem, słuchajcie, tenże człowiek powiedział to i powiedział to. O! I teraz sobie odsądź wartość tego, co z dokładnie wybierze dla siebie. Bo oczywiście my w pierwszy ciek wieków ci teolodzy, oni mają ogromny problem odnośnie Pana Jezusa.
Od IV wieku wszystko jest ustalone i już nie ma tyle problemów. Ale jest ogromny problem, bo oni mają taki dylemat, dwie skrajności. Najpierw oni są w tradycji judaizmu, oni chcą całkowicie odrzucić politeizm, tak? Ale jednocześnie, i trudny dla nich wytłumaczyć, oni chcą uznać, o ile dobrze rozumiem, nie myślę, że dobrze rozumiem w tym kontekście, bóstwa Pana Jezusa. Ale potem to... To jest ciekawe akurat, że w drugim i trzecim wieku ciągle to jest walka odnośnie bóstwa Pana Jezusa. Dopiero koniec IV wieku pojawi się tej kontrowersji na temat Ducha Świętego. I drugi i trzeci wiek są akurat bardzo, bardzo ciekawe z powodu tego, z powodu milczenia dyskusja na temat Ducha Świętego. Bardzo trudne w ogóle znaleźć jakiś cytat od żadnego ojca Kościoła na temat Ducha Świętego. I dopiero koniec IV wieku, jak tylko oficjalnie doktryna Pan Jezus jest już ustalona, dopiero wtedy oni zaczęli walczyć na temat Ducha Świętego. Ale musimy rozumieć, w drugim, trzecim wieku oni chcieli uciec od politeizmu, że Bóg jest tylko jeden, ale jednocześnie uznają bóstwo Pana Jezusa. I tu jest dylemat, oczywiście jest dylemat. Jak tylko, logicznie mówiąc, mówisz, że Pan Jezus jest Bogiem, Ojciec jest Bogiem, więc już jesteś politeistą, albo po grecku, ile dobrze pamiętam, duoteistą. Już uznajesz dwóch Bogów. Więc rozumiecie, jaki mieli dylemat. Nie chciałem być politeistami, bo to jest herezja oczywiście, ale jednocześnie chciałem uznać, że Pan Jezus jest Bogiem, ale to jest wbrew logiki. Czyli Ojciec jest Bogiem i teraz Pan Jezus jest Bogiem, już jest dwóch Bogów. Z tego powodu, w takim kontekście, Orygenesa powiedział, że Pan Jezus jest jako drugi Bóg, bo to był wbrew jego logiki, że może być jeden Bóg, ale dwie osoby przynajmniej są Bogiem. Więc w drugim i trzecim wieku to było kilka prób, aby rozwiązać tę sprawę i akurat oni trwają do dni dzisiejszego. Jak się nazywa? Czy wiesz, jak napisać monarchizm po polsku? Znasz słowo monarchizm? Daria, znasz te słowo, tak? Monarchizm. Okej, spróbujemy napisać. Myślę, to jest prawie tak samo po polsku, jak i po angielsku. Monarchizm. To jest po grecku akurat. Może tak być, tak? To jest monarchizm. I w drugim i trzecim wieku to jest ten dylemat. Oni nie chcą uznać, że jest dwóch bogów, bo to jest politeizm, ale chcą uznać, że Pan Jezus jest Bogiem, więc co oni mogą robić o tym? I od tego dylematu pojawi się kilka herezji. Monarchizm zarówno Modalizm. Ale jako przymiotnik. Modalistyczny. Mogę pogadać, ale nie zawsze pisać. Modalistyczne i drugi dynamiczne. Dynamiczne też. Dziękuję bardzo. I też modalistyczny monarchizm też nazywają się sabellianizm. I akurat trwają do dni dzisiejszego, ale mają zupełnie inne nazwy teraz. Monarchizm. Po prostu oznacza od słowa mona jeden. Bóg jest jeden. Ale jest jeden, ale jest Duch Święty i jest Pan Jezus. Więc co możemy robić z tym? Więc ta pierwsza grupa, modalistyczna, oni mówią, że Bóg jest zarówno jednym Bogiem, jak i jedną osobą, ale od czasu do czasu pokazuje się w innym moda. Co to znaczy moda? Sposób po prostu. Więc czasami pojawi się jako ojciec,
Czasami pojawi się jako syn, czasami pojawi się jako Duch Święty. I akurat w Polsce do dnia dzisiaj się go mamy, ta grupa. Jak się nazywa dzisiaj? Znaczy grupa, to jest Brahamizm? Brahamówcy. Brahamówcy, tak? Brahamówcy. Proszę napisać. Abraham Moves. Dziękuję bardzo. To jest grupa, która zaczyna w Stanach 1917 wiek. Niby oni są zielonymi, ale nie uznają... A, nie, to jest nieprawda. Uznają bóstwa Pana Jezusa. Uznają bóstwa Ducha Świętego i oczywiście uznają bóstwa Ojca, ale oni mówią, twierdzą, że jeden Bóg i jedna osoba. Rozumiecie? Mm-hmm. Że czasami Bóg pojawi się jako Ojciec, jako Pan Jezus i jako Duch Święty. Więc gdyby zadał im pytanie, czy Pan Jezus jest Bogiem, oczywiście On jest Bogiem. Gdybyś zadał im pytanie, czy Duch Święty jest Bogiem, oczywiście jest Bogiem. Więc od razu jesteś przekonany, a jesteśmy tak samo. Oni są tak jak my. Ale gdybyś zadał pytanie, czy jest trzy osoby Bogu? Boskie. Boskie? Oczywiście nie. Tylko jedna osoba. Więc o co chodzi w ogóle? I to jest modalistyczny monachizm. Bóg jest jedna osoba i jeden Bóg. Ale wiecie co, ja pamiętam, mając studię biblijne z jeden z tych dużo, dużo lat temu i powiedziałem mu, że mam taki bardzo, bardzo prosty problem z tym. Jeżeli to jest tylko jedna osoba, jaki jest możliwe, Ewangelia Jana 14 rozdział, że Pan Jezus poprosił Ojca, aby wysłać Ducha Świętego. Że Bóg ma poprosić siebie, aby wysłać siebie? Rozumiecie? Taki dylemat. I też Pan Jezus na krzyżu. Proszę Ojciec wybacz im, bo nie wiedzą, co oni czynią. Że Pan Jezus mówi do sobie? Jeżeli Pan Jezus jest na krzyżu, gdzie jest Bóg. I ja nie mam akurat dosyć dużo dylematów z tą doktryną. Ale rozumiecie, o co chodzi? Jedna osoba go opuści. I brzmi, to jest dla tych, którzy uznają Trójca, to jest najbardziej niebezpieczne, bo brzmi całkowicie dobrze i autentycznie. Od razu Pan Jezus oczywiście jest Bogiem. Duch Święty jest Bogiem. I większość ludzi, jak tylko słyszałem takiego, oni są przekonani. I dlaczego potem ja mam powiedzieć sobie, ale czego mają na myśli, kiedy używają słowa Bóg? I brzmi bardzo, bardzo pięknie, ale nie uznają, że tam jest ci osoba w boskie. I to jest modalistyczny monachizm. I to był jeden sposób w drugim i w trzecim wieku, aby rozwiązać cały ten problem odnośnie Pana Jezusa. I dla nich to było triumf, oczywiście, to było zwycięstwo. Bo jednocześnie mogą uznać jednego Boga, ale jednocześnie mogą uznać, że Pan Jezus jest Bogiem. Więc logicznie mówiąc, muszą przyznać, to jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Teologicznie mówiąc, nie wiem, ale logicznie mówiąc, rozumiem ich. Ale też to była druga grupa w drugim i trzecim wieku i oczywiście oni trwają do dni dzisiejszego. Mam wrażenie, że to ma czymś związane z świadkami, bo dynamiczny monarchizm ma dwa takie gałęzie. Pierwszy gałęź, oni mówią, że Bóg jest jeden Bóg oczywiście, jedna osoba, ale jego dynamos, jego moc pojawi się czasami jako Duch Święty. Albo niektórzy mówią, że Pan Jezus jest tylko emanacja siły Pana Boga. Niektórzy twierdzili, że On był aniołem, że On był największym aniołem, że On był Synem Bogiem tylko w sensie, że On był najważniejszy anioł. Ale ci ludzie mimo tego uznają Pana Jezusa przeważnie jako osoba, nigdy nie jako Bóg. Oni nigdy nie uznają Duch Święty jako osobę.
Więc przeważnie w II i III wieku ci dynamiczne monachianistami, dzięki bardzo, powiedzieli, że Bóg jest jedna osoba, Ojciec, Pan Jezus jest albo Jego Syn przez adopcję, albo Jego Syn, bo On jest najważniejszym aniołem, ale Duch Święty jest całkowicie nieosobowy wpływ i moc od Pana Boga. Więc proszę powiedzieć mi u świadków na przykład, w jaki sposób oni rozumieją Ducha Świętego? W podobnym sposób? Tak. Czynna moc, czynna siła. O! Więc, właśnie tak jak powiedziałeś. Więc świadkowie, oni są od przynajmniej drugiego wieku w historii Kościoła. Dla większości świadków, oczywiście oni są od pierwszego wieku, ale więc historycznie mówiąc, oni są od drugiego wieku. Świadkowie są od Abla. No, chyba tak. No, pierwszym świadkiem był Abel. Nawet ja słyszałem kiedyś od ewangelikalnych chrześcijan, że pierwsze ewangelikalnego wierzące to było przed tworzeniem świata, to było wśród aniołów. Więc nawet wcześniej. I nawet to było Kościół wcześniej według niektórych. Bardzo, bardzo ważne, bo na przykład, to jest bardzo, bardzo proste, zarówno potępić tych heretyków, jak i tych ojców Kościoła, z powodu ich doktryny. Na przykład, czytając też teraz teologów w XX, XIX wieku, ja często słyszałem, że ci teolodzy w II i III wieku, oni są do niczego. Nie warto przeczytać, bo często powiedzieli coś złego. Ale momencie, to jest trochę nie fair. Dla nas to jest bardzo, bardzo proste tak powiedzieć, bo my mamy tradycję, historię Kościoła od 2000 lat. My jesteśmy tak jak jakieś krasnoludzi, stojąc na ramiach wielkich ludzi, budując naszą teologię na ich teologię i teraz my możemy powiedzieć, że oni są do niczego. Przykro mi bardzo, wyobraź sobie, że żyjesz tam w drugim wieku albo w trzecim wieku, nie mieliście tyle systematycznych teologii, tak jak mamy dzisiaj, bez żadnego kredo, wyznania i od samego początku niby musisz formułować swoją doktrynę, na przykład Pana Jezusa albo Kościoła. Dla mnie ci ludzie, oni byli wybitni, niesamowity naprawdę. Wydaje mi się, że gdybym ja wbiłbym w ich pozycji w drugim i w trzecim wieku, jeżeli oni napisali z bzdury, na pewno ja napisałbym o wiele większe z bzdury niż oni. To jest niesamowite, to co oni zrobili. Wracając uwagę na tym, to co oni mieli akurat. I z ciekawości, o, jeszcze trochę czasu. Więc proszę bardzo, jest pokusa automatycznie, aby potępić ich z powodu ich doktryny. Nawet ludzi tak jak Tertulian i Arneusz, wśród najlepszych teologów tego okresu, czasami powiedzieli coś, który dzisiaj jest dosyć śmieszny dla nich. Ale proszę, cały czas musimy zwrócić uwagę na tym, że oni byli prekursorami tego systemu. Oni byli jakimiś pionierami. Niesamowite wybitni ludzi, naprawdę. I warto szanować ich. Bardzo, bardzo szybko chciałbym tylko podzielić historię Kościoła według większości historyków. Potem to jest bardzo, bardzo proste studiować. Struktura zawsze jest podatna? Nie, przydatna. Przydatna. Ludzie zawsze są podatni, ale struktura zawsze jest przydatna. Zależy, którzy. Właśnie. Według historyków możemy podzielić historię na przynajmniej 5 części. Pierwsze jest do roku 324. Dlaczego? A, albo Piotr, obojętne. Dlaczego ten termin? No to Sobolnica jest jakimś przełomem, jest, nie? Właśnie, to jest pierwsze powszechny Sobor. I do tej pory historie Kościoła nazywają się antynicejskie historie Kościoła. To jest pierwszy okres. Przednicejski. Aha, przed, tak? Więc tu jest błąd, przepraszam. Przepraszam, bo tam jest chyba ante, tak? Tak? Po angielsku ante i po łacina.
Okej, drugi okres. Od 325 do 605 roku. Według historyków Kościoła, i akurat może być 4 albo 5 też, to jest koniec starożytnego historii. I potem od tego roku to jest początek średniowieczny. I dlaczego akurat ten termin? Jakie ważne wydarzenie miało miejsce? Jeden bardzo sławny gość umarł w roku 605, mianowicie Grzegorz Wielki, Grzegorz I. Według niektórych historyków i teologów to jest jedyny teolog, który był biskupem albo papieżem. Oprócz niego nikt nigdy nie jest uznany jako teolog. Ja wiem, często ostatnie kilka lat przeczytaliśmy w gazecie, że nasz papież był wielkim teologiem, ale wśród teologów i historyków to jest jedyna osoba, która był biskupem w Rzymie i jest uznana jako teolog. Dzięki mu, dzięki niemu mamy doktrynę czyściec. Augustyn kilka lat wcześniej zaczynał cały ten proces, ale czyściec, tak jak my rozumiemy dzisiaj, to jest prezent od Grzegorza. A akurat bardzo fajny gość. Patriarch Konstantynopol napisał do niego, używając tytuł papież. I on powiedział, że tytuł papież to jest tytuł antychrysta. On tak powiedział. I wiecie co, mimo tego często w książkach, zarówno katolickich, jak i protestanckich, jest używany papież w pierwszych 6 wiekach. Historycznie mówiąc, pierwszy papież jest 2 lata później, to jest od roku 607 roku. Historycznie mówiąc, nigdy nie możemy używać tytułu papież dopiero 7 wiek. I z tego powodu, kiedy ludzie pytają mnie w Kościele katolickim, co ja myślę na temat papieża, zawsze mówię im, mam dylemat. I dlaczego masz dylemat? Skoro że on jest nieomylny, skoro że on jest niezastąpiony, ja nie rozumiem, w jaki sposób Kościół przetrwał przez 600 lat bez niego. To jest mój dylemat. Bo historycznie mówiąc, nie było żadnego papieża przed tego roku. A trzeci okres. I akurat tu jest różnica między historią Kościoła i historią świecką, bo trzeci okres jest historia świecka do 1492 albo 1453, o ile dobrze pamiętam. I co miał miejsce 1492? Odkrycie Ameryki i 1453 zniszczenie Konstantynopola. Więc według historii świeckiej to jest koniec wieku średniego, ale dla nas historia Kościoła koniec wieku średniego to jest 1517. Urodzenie Kalwina, tak? Co miał miejsce? Tezy, oczywiście, Luther. To jest trzeci okres. Czwarty okres od tego roku do 1648. Co miało miejsce 1648? Pokój Westfalski, koniec wojny 30-letnie. Akurat to była wojna 80-letnia, ale to jest zupełnie inna sprawa. I potem piąty okres to jest od 1648 do dni dzisiejszego. Przeważnie wśród historyków historia Kościoła jest podzielona na 5 części. Okej, ja chciałbym na drugim wykładzie przedstawić kilku moich przyjaciół.
Chciałbym przede wszystkim skupić na kilka ludzi, na Tortuliona, na Ireneusza i na jeszcze kilka gości. I chciałbym wam powiedzieć, dzięki im, jaki mamy doktrynę do dni dzisiejszego. Więc zanim będzie przerwa, na jak długo jest przerwa? No tak, według planu było 20 minut. Dobrze, jakieś pytanie, albo dodatek, albo poprawienie? Proszę bardzo. Znaczy, jesteśmy zaszokowani. Dlaczego już? No bo jeśli ty mówisz tak, że powinniśmy, cytując któregokolwiek z nich, no to znać całe ich życie, całą ich twórczość, wszystko. Dobrze. To słuchaj, to ile tam powiedziałeś, ile tych tomów tam masz jeszcze wersji angielskiej, to nam życia starczy. 38, ale to jest tylko 15% no, z tych pisma. To nam życia starczy, braknie, żeby się wszystko wyjść. Zgadzam się. A jeśli weźmiemy pod uwagę mądrą wypowiedź Salomona, to czytanie mu wielu ksiąg, doktryna... Nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. O, i teraz jeszcze. Teraz tak, jeszcze się języka naucz, tak? Więc do którego wniosek rodzinę, możemy dojść? Tak, więc to jest przerażające. A to jest dobre, bo lepiej wiedzieć o tym na samym początku. Bo wiesz co, problem jest. Jak możemy powiedzieć po polsku? Czasami my mamy wystarczające poznanie, wiedzę, aby zacząć rozmowę i dyskusję, ale nie mamy wystarczające, aby dobrze zakończyć. I trochę pokory czasami, bo ja myślę o sobie akurat. Czasami tyle razy zacząłem rozmowę z kimś i myślałem sobie, że bez problemu teraz możemy wygrać. I potem pojawił się, że nie miałem żadnego pojęcia to, co gadałem. Po prostu odnośnie tych materiałów musieli być trochę pokory. Bo my wiemy oczywiście, wy wiecie, ci, którzy mają kontakt, duży kontakt u świadków, przede wszystkim nie chcielibyśmy wygrać dyskusję. Chcielibyśmy uzyskać osobę. Lepiej przegrać akurat dyskusję i uzyskać osobę. Musimy być bardzo ostrożni z tym informacją. I ja wiem osobiście mówiąc, rozmawiając z katolikami przeważnie, którzy mają dobre wykształcenie, są bardzo inteligentne, jest bardzo, bardzo warto. Ludzie są w stanie słuchać. Nie wszyscy, bo oczywiście, tak jak w każdym kraju jest dużo wyjaśniaków i nie chcę być obraźliwy, ale takie rzeczy w ogóle nie interesują się. Ale ja często przebywam z ludźmi, którzy są dosyć dobrze wykształcone, bardzo inteligentne i taki materiał dla mnie to jest bardzo, bardzo przydatny, tak? I potem ludzie są w stanie słuchać. Prosty przykład. Pamiętam, rozmawiając na temat mszy świętej. I ta osoba powiedziała mi, oczywiście uznaje, że przeistoczenie jest biblijne, to jest dobre. I potem ja tylko powiedziałem jej, wie Państwo, ja mam dylemat teraz, bo doktryna cudzysłowia przeistoczenie to jest tylko od XIII wieku. I nawet wasz wielki święty Augustyn nie uznał tej doktryny. I co mam zrobić? Powiedzieć, że święty Augustyn był w błędzie, nie miał racji? I od razu, jak tylko tak powiedziałam, ona była w stanie słuchać. Powiedz mi dalej, chciałbym słuchać teraz. Więc zależy z kim rozmawiasz, w jaki sposób rozmawiasz, ale taki materiał, jeżeli to jest dobrze używane, pokornie, może być bardzo, bardzo przydatny. Oczywiście nie jest każdym. Nie mam mowy o tym. Dla niektórych nie ma znaczenia. Ale dla niektórych, jak mój szef akurat, dosyć fanatycznym katolikiem, ale inteligentnym człowiekiem. I każdy argument, który on używa, ja nie używam Biblii, bo on cały czas mówi, ale Biblii to jest dla was, to jest tylko kwestia osobistego punktu widzenia, możecie wiedzieć cokolwiek, zerwać z kontekstu. I ja mówię, to dobrze, skoro tak mówisz, każdy argument, który teraz używam, jest argument historyczny. I potem nie może powiedzieć nic, bo faktem po prostu. Nie może się kłócić ze mną. Więc Janusz, o ile jest możliwe, oczywiście muszę się uczyć jak najwięcej. Janusz, tam jest napisane, poza tym syn mój przyjmij przez drogę. W pisaniu wielu ksiąg nie ma końca. Świadkowie chyba tutaj przeinterpretują, bo ja słyszę już drugi czy trzeci raz, gdy mówią, czytaniu ksiąg nie ma
końca. Czy gdzieś jest jeszcze taki? Grzegorz, tylko zauważ. To po co pisać, jeśli tego ma ktoś nie czytać? To sztuka dla sztuki, tylko żeby ja nie chcę napisać. Nie, ja myślę, że napisać, kwestia, to... Czekaj, kwestia nauki, że świadkowie się bronią przed inną literaturą. Może tak. A w ten dylemat twój, Janusz, to jest, po to jest historyk, jakiś pasjonat w kościele, który pomoże ci, żebyś nie musiał sam sięgać do mnóstwa książek, bo z różnych powodów tam nie sięgniesz, to ci wyłoży pewne rzeczy. A najpierw on musi mi zaufać. No, ale przed tym nie uciekniesz, bo gdybyś chciał każdego sprawdzić, wiesz, no to by ci dopiero czasu nie starczyło. Poza tym jeszcze jest ważniejsza kwestia. Czy te informacje, czy umiejętność pokojarzenia faktów, czy to jest argument, że bez tego nie będę zbawiony? Tak? Nie, to jest chyba inna kategoria. No właśnie. Ja tylko wiem na przykład, że ludzie tak jak ja, którzy myślą tak jak ja, to jest bardzo, bardzo przekonujące. Nie do końca, bo Biblia też, ale ja pamiętam może 5-6 lat temu, bo ja kocham historię od samego początku życia, ale powiedziałem sobie, teraz będzie jakaś służba, więc tak jak Krzysiek powiedział, ja nie oczekuję, że każdy będzie miał poznanie historii tak jak ja. To jest moja służba. I ja tylko wiem, że kiedy ja rozmawiam z ludźmi, bardzo, bardzo przydatne. I oczywiście, to nie jest tylko kwestia poznania i wiedzy. Sposób rozmowy też jest bardzo, bardzo ważny. Bo kłótnia nigdy nie prowadzi do chwały Pana. Znaczy, ja Cię chcę zapewnić, że między innymi moja obecność tu jest wynikiem, że ja chcę się uczyć. Wiem o tym i cieszę się. To jest bardzo, bardzo dobrze. Więc to nie jest przydatne dla każdego, ale sam ludzi. I dla nich byłoby bardzo, bardzo pomocne. I ja często, akurat rozmawiając z katolikami Mścińskiego, mówię im, gdybym nie miał Biblii, gdybym miał tylko historię Kościoła, nigdy nie mogę być katolikiem. To jest czymś niemożliwym. Jak tylko oni uznają, nie umiał na przykład papieża. Ja wiem, jak wygląda historia papieństwa w historii Kościoła. Ja mówię im, gdybym miał tylko historię Kościoła, ja nigdy nie mogę być katolikiem. To byłoby wbrew swojemu sumieniu. To nie jako kłótnie, oni nie są źli na mnie, bo jak możesz się kłócić z faktami? Nie mam mowy o tym. Przeba. Dobrze.